Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku Rozmów na Parkiecie naszym gościem jest obrotowy zespołu NMC Powęt Zabrze, ulubieniec sędziów, pan Dariusz Mogielnicki. Witam Pana. Witam serdecznie. Jest Pan rodowitym Zabrzeninem, pierwsze kroki stawiał Pan na Zaborzu, z tym, że wtedy nie była to piłka ręczna, ale piłka nożna. Czy może nam Pan coś powiedzieć o tym, jak to wyglądało i skąd ta zmiana? Znaczy tak, wychowałem się głównie na Zaborzu, ale pierwsze swoje jakieś kroki w piłce nożnej stawiałem w Sparcie Rokietnica, bo z rodzicami mieszkaliśmy do 10 roku mojego życia na Helence, więc tam było bliżej na Spartę, więc tam zacząłem przygodę z piłką nożną i przeprowadzając się do 4 klasy podstawowej szkoły tutaj na Zaborze, trener ze szkoły SP19, to wtedy jeszcze nie była szkoła mistrzostwa sportowego, przyszedł do 17 i się pytał, czy są jacyś chłopcy chętni na testy. Ja zawsze lubiłem się sprawdzać i rywalizować z rówieśnikami. No i przyszedłem na testy, zdałem je pozytywnie i zostałem zaproszony do 5 klasy, żebym rozpoczął naukę w szkole już wtedy mistrzostwa sportowego. No ale że zawsze jako ten chłopak, nie wiedziałem co to jeszcze tak naprawdę piłka ręczna, nie skończyłem swojej kariery wtedy w piłkę nożną i trenowałem i na Górniku, byłem bramkarzem w Górniku Zabrze i tutaj w piłkę ręczną zaczynałem na pozycji nie obrotowego, tylko lewego rozgrywania. I tak to się toczyło, rano trening tutaj w szkole, po południu na Górniku, więc tak naprawdę na głupoty nie miałem czasu. Chociaż i tak je tam robiłem w życiu, nie jestem najświętszym dzieckiem, ale jak gdyby większość całego mojego dzieciństwa i później takiego no, do 18 roku życia to był trening, szkoła, no i od czasu do czasu imprezy z chłopakami. Jak wyglądały początki Pana kariery? Czy pamięta Pan jakieś większe sukcesy? Znaczy, początek mojej kariery no, nie był usłany różami. Większe osiągnięcia jak gdyby miałem w piłce nożnej. Tam, jak to do tej pory raczej jest, grali najlepsi chłopacy. Ja byłem, miałem dobre warunki fizyczne i grałem raczej w swojej grupie wiekowej. Byłem tym bramkarzem numer jeden. Lub zmienialiśmy się po prostu po połówce i każdy mecz wygrywaliśmy 5-10-0 i ta pozycja bramkarza stała się coraz to mniej atrakcyjna. Im człowiek był starszy, to te mecze zaczęły nudzić, a tutaj w piłce ręcznej jednak szybsza gra, bardziej kontaktowa. Człowiek już w wieku 15-16 lat tam czasu do czasu chciał się coś tam pobić na boisku, bardziej porywalizować z chłopakami, gdzie w bramce tego nie miałem. No i tak mnie ciągnęło i przy decyzji do jakiej szkoły średniej pójdę, no wtedy musiałem się już określić. Górnik miał szkołę sportową w Budowlance. Ja chciałem iść do Technikum Elektronicznego do Mikulczyc. Jak gdyby to był taki pierwszy sygnał, że jednak zostanę przy piłce ręcznej, a piłkę nożną potraktuję już później tylko i wyłącznie z chłopakami na placu. Pierwszy taki większy sukces to osiągnąłem z trenerem Rosińskim, mając 17 lat grałem z chłopakami o rok starszymi od siebie, zdobyliśmy brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Płocku. No i później to już się zaczęło tak iść coraz, to piąłem się do góry, zacząłem raz, dwa razy w tygodniu trenować z pierwszą drużyną. Kończąc wiek juniora była też zmiana trenerów w Pogoni, wtedy ze stanowiska odchodził pan Marek Kompa i Adam Pecolt, przyszedł Alfred Wrzeski. Wszyscy jak gdyby byli traktowani od zera, wykorzystałem swoją szansę i w pierwszych moich 3 miesiącach już jako ten zawodnik ekstraklasy wywalczyłem sobie pierwszą siódemkę i nie oddałem miejsca, myślę, i do dzisiaj. Skoro mówimy o karierze, wiemy, że pewien etap spędził Pan w Niemczech, gdzie po jakimś czasie dołączył do Pana Michał Scholz. I czy mógłby nam Pan coś powiedzieć więcej o tym okresie? Znaczy, ten etap tak naprawdę zmusiło mnie życie do wyjazdu do Niemiec. Tutaj zagrałem 2-3 sezony, myślę, jak na mnie dobre zawody, ale szczęście się potoczyło tak jak inaczej.
byłem w reprezentacji polskiej, ale miałem nieszczęśliwy wypadek na wakacjach, wracając z Zakopanego. Miałem czołówkę na Zakopiance, pół roku w szpitalu. Na szczęście nikt nie zginął, ale jak gdyby moja kariera sportowa ta na najwyższym poziomie tutaj ekstraklasy stanęła, bo nikt nie będzie chciał młodego zawodnika, za którego jeszcze trzeba było zapłacić ileś tam pieniążków, który jest nie do końca sprawny. Rozwiązało ze mną wtedy Wiwek Kielce przed taki kontrakt. Miałem wtedy wybór, albo zostanę tutaj w Pogoni, albo poszukam czegoś na zachodzie. I Jacek Kalisz, były zawodnik Pogoni Zabrze, zaproponował mi, że ma klub w Niemczech, niedaleko granicy. Była to wtedy trzecia liga, czy nie jestem zainteresowany. Pojechałem na testy. Po pierwszym treningu chcieli ze mną podpisać kontrakt. I tak zaczęła się moja kariera, przygoda z niemieckim handbalem. Powiedzmy, na tamten czas to trzecia liga niemiecka to był dół naszej ekstraklasy, więc było z kim porywalizować na parkiecie. Przyjeżdżałem tam na czwartek, piątek, sobota, mecz, w niedzielę wracałem do domu, bo wiedziałem już wtedy, albo przynajmniej przekonywałem się, że nie samą piłką czy sportem człowiek żyje i musiałem się też rozwijać na bazie firmy, czegoś innego, nauczyć się jakiegoś zawodu, i taką możliwość mi dał pan Bogdan Kmiecik w firmie NMC Polska, do dzisiaj, w której pracuję i która na dzień dzisiejszy jest głównym sponsorem piłki ręcznej w Zabrzu. Grając tam, nawiązując do Michała, grając tam po pierwszym sezonie, zarząd niemiecki zwrócił się do mnie, czy nie mam jakiegoś tam kolegi na rozgrywaniu, który by mógł nas wspomóc w walce w tej trzeciej lidze. Zaproponowałem Michała, Michał przyjechał ze mną, też pokazał się i po pierwszych dwóch treningach też się na niego zdecydowali. Graliśmy tam sobie wspólnie 3 lata. Ja wróciłem jako pierwszy do Polski, on za rok za mną i znowu gramy w tym samym klubie. Na parkiecie jest pan znany z dosyć agresywnej gry. Niektórzy żartują nawet, że przeciwnicy sami się o pana faulują. Jak się panu żyje z taką etykietą? Znaczy, na taką etykietę powiedzmy sam sobie zapracowałem. To myślę, że to jest dobre, że każdy przeciwnik mnie szanuje, bo na takiej zasadzie piłka ręczna jest sportem dla prawdziwych mężczyzn i jest kontaktową grą. I jeżeli ja próbuję nie do końca czysto jednego czy drugiego przeciwnika zatrzymać, to muszę się liczyć z tym, że on będzie chciał mi tak samo oddać tym samym lub jeszcze mocniej. I trzeba być po prostu przygotowanym na mocną walkę czasami wbrew przepisom. Ale no, tak jak mówię, no, zapłaciłem Frycowe, to było w pierwszym meczu z Zagłębiem Lublin, straciłem 2 jedynki i myślę, to była dla mnie taka sroga nauczka i później już tylko ja przysłowiowo wychodziłem zwycięsko z tych pojedynków z moimi rywalami. Wiemy także, że pana brat również realizuje się w sporcie. Mógłby nam pan coś o tym powiedzieć? Znaczy, Krzysiek ma troszkę inny charakter niż ja. Ma lepsze warunki fizyczne ode mnie. Gra na rozgrywaniu obecnie w Spójni Wybrzeże Gdańsku pana Daniela Waszkiewicza. No, moim marzeniem i myślę też jego jest to, żebyśmy się spotkali przeciwko sobie lub w jednej drużynie na parkietach polskiej ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że za rok Wybrzeże awansuje, my będziemy w ekstraklasie i będzie do tego okazja. Wiemy, jak to wszystko wygląda na parkiecie, a kim prywatnie jest Mogiel? Kim prywatnie jest Mogiel? No, fajny synek jestem, tak mówią przynajmniej koledzy i znajomi. Na pewno uczynny i jak ktoś mnie o coś poprosi, staram się mu pomóc z każdych sił. Może aż czasami za bardzo kosztem swojej rodziny czy swojego zdrowia. Ogólnie, no, oprócz sportu staram oddawać się w 100% firmie, budując jej wielkość, bo jak zaczynałem, dostawałem szansę nauki, zawodu, bo wtedy tak naprawdę nic nie umiałem.
Pracowało w firmie 8 osób. Na dzień dzisiejszy w tej samej firmie NMC Polska pracuje już 110 osób. I ja z trenerem Markiem Kompą byłem pierwszym ze świata piłki ręcznej i prezes przekonał się, że na takich osobach warto budować zespół i na dzień dzisiejszy byłych, obecnych piłkarzy ręcznych w firmie pracuje około 20. Więc jesteśmy przyjaźnie nastawieni jako sponsor do sportu, ale też jak gdyby sportowców chcemy z nich skorzystać jak gdyby w pracy zawodowej, aby mogli się rozwijać, bo nie wszyscy zrobią taką karierę jak Bielecki, Tkaczyk, a tak jak mówię, ta kariera sportowa jest w miarę krótka. Na dzień dzisiejszy musimy w Polsce pracować do 67 roku życia i trzeba coś robić, za coś utrzymać rodzinę, więc staramy się, no, czy prezes stara się i ja, tak jak mówię, no, wpajać w tych młodych chłopaków, którzy te przychodzą, którzy chcą, że okej, piłka ręczna, fajna sprawa, na ileś tam lat, ale nie możesz zapomnieć, że za chwilę skończysz grać i coś w życiu musisz robić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Naszym dzisiejszym gościem był pan Dariusz Mogielnicki, obrotowy NMC Powęzabrze.